Doczekaliśmy się, to cudowne. Gardło chwyta mnie za wzruszenie. W Szczecinie na placu Gryfitów stanął pomnik kultowej konserwy paprykarzy szczecińskiego. Pomnik ma formę rzeźby w kształcie gigantycznej puszki tego cudownego przysmaku, składającego się z ryżu, pulpy, z delikatnych kosteczek rybnych oraz mazi pomidorowo-paprykowej. Paprykarz szczeciński to jedna z niewielu rzeczy, które znam, zasługująca na pomnik. Oho! Oho, już słyszę kąśliwe hejciki. Co to, Tomaszku? Uprawiamy kryptoreklamkę? Uprawiamy produkt placemencik? Weź się, wiesz co? O ty, co tak mówisz. Ech, młody szczawiku, co ty wiesz? Co ty wiesz? Paprykarz szczeciński to instytucja. To nie produkt, to tradycja. Na przykład od 10 lat paprykarz jest na liście produktów tradycyjnych, oficjalnie. Szczeciński to nie konserwa, to coś więcej, to symbol młodości. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, ta nasza młodość, co z czasu kpi, ta nasza młodość z kości, krwi i paprykarzu. Ta konserwa to świadek szaleństwa młodości. To pierwsze miłości, pierwsze pocałunki, pierwsze drżenia serc. A wszystkiemu temu towarzyszył on, paprykarz szczeciński, wśród łąku majonych Bieszczadami, wśród poruszeń umysłu, w akademickim pokoju, pośród brudnych łóżek i niepościelonych naczyń. W mordę, w mordę. Gdyby Parys porwał Spartanom do Troi nie Helenę, a puszkę paprykarzu szczecińskiego, to wojna trojańska zakończyłaby się jeszcze większą rzezią. Jeszcze większą. Ale co najważniejsze, paprykarz szczeciński to godna najbardziej wysublimowanych podniebień uczta. Bo to, słuchajcie, jedyna okazja, przy której je się chleb z ryżem. No, jakże go nie kochać? Jakże?